Te miliony gwiazd, które obserwowaliśmy przez lata, stały się naprawdę kopalnią nowych odkryć. Zwłaszcza, że przedtem nikt w taki, w taki sposób nie obserwował. No więc często, czy jesteście wzorem dla często, astronomii światowej? Chyba można tak powiedzieć, nie chwaląc się. Radio naukowe. Ten wyjątkowy projekt w skali światowej. Słynne polskie ogle w tym roku obchodzi swoje 30-lecie. Ogle to prawdziwa fabryka nauki. Regularnie przynosi odkrycia od mikrosoczewkowania grawitacyjnego przez planety pozasłoneczne po wielki kosmiczny kamień imieniem dziewanna. W tym odcinku rozmowa z szefem projektu. Ja nazywam się Karolina Głowacka, a to jest Radio Naukowe, podcast, który istnieje dzięki patronom i patronkom z serwisu Patronite.pl. Odcinek numer 94. Zaczynamy! Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio Naukowa. Łącz wiedza. Radionaukowe gości w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego u profesora Andrzeja Udalskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Pan profesor jest znanym astronomem, astrofizykiem, liderem projektu OGLE, laureatem prestiżowych nagród i tu mogłabym wymieniać i wymieniać. Wspomnę chociażby nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, nagrodę premiera RP, a także nagrodę rządu Republiki Chile. Uzbierało się tego trochę, panie profesorze. No, tak, miałem rzeczywiście przyjemność. Być nagrodzony kilka razy i dużą przyjemność sprawił. Ogle The Optical Gravitational Lensing Experiment, czyli eksperyment soczewkowania grawitacyjnego, to jest jedna z perełek polskiej nauki, przeglądowe obserwacje nieba i w tym roku, w kwietniu, obchodzi 30-lecie. Pamięta pan ten dzień, 12 kwietnia 180? 992 roku pierwsze zdjęcia ogle uzyskało, Pan na nie, nie wiem, spojrzał i pomyślał sobie, no to utknęłem na trzy dekady. Że na trzy dekady to oczywiście nie pomyślałem, natomiast bardzo dobrze ten, ten dzień, tę noc w zasadzie pamiętam. Wcześniej oczywiście były jeszcze długie miesiące przygotowań do wystartowania projektu. Natomiast no ta pierwsza noc była rzeczywiście takim mocno podniecającym momentem, bo Zasiedliśmy w kopule teleskopu w Obserwatorium Las Campanas. Teleskop został skierowany na pola, które zamierzaliśmy obserwować, no i szybko uzyskaliśmy pierwsze zdjęcia. Bardziej jestem pod wrażeniem, gdy obecnie oglądam te pierwsze zdjęcia, bo no ta te technika była jednak wtedy troszkę gorsza niż dzisiaj. Natomiast no te zdjęcia. Bardzo nowoczesne w owym czasie, no to nie był dzisiejszy szczyt marzeń, ale właśnie tak z nostalgią się na nie spotyka. Dużo, dużo interesujących rzeczy można było już wtedy z nich wyciągnąć. Nie bez kozory mówię, że ogle to jest jedna z perełek polskiej nauki, bo w zasadzie regularnie przynosicie kolejne odkrycia, to można się po prostu spodziewać, że raz na jakiś czas ogle nam powie coś nowego. Znane chociażby z odkrywania planet pozasłonecznych, także z obserwacji gwiazd zmiennych czy obiektów transneptunowych. O to wszystko będę pana pro. Profesora pytać, ale chciałbym zacząć właśnie od początku w ramach tej rocznicy, bo owszem, ogle rosło w miarę rozwoju, ale ten pierwszy pomysł jest zachowany cały czas w nazwie, prawda? Czyli soczewkowanie grawitacyjne. I jak zwykle tutaj pojawia się niezastąpiony Albert Einstein. No co chodzi w tym zjawisku? Zjawisko zostało rzeczywiście wymyślone, można powiedzieć, przez Alberta Einsteina jako jeden z efektów ogólnej teorii względności. I bardzo dawno temu, w 1936 roku, w czasopiśmie Science, Einstein króciuteńką notkę opublikował. Ktoś go po prostu namówił do sprawdzenia, czy taki efekt, właśnie który dzisiaj nazywamy mikrosoczowkowaniem grawitacyjnym, może występować. Einstein to Opracował i stwierdził, że rzeczywiście może, ale to jest czyste science fiction, to jest raczej zagadka taka teoretyczna, myślowa. Nikt nigdy w życiu nie będzie w stanie tych, tego typu zjawisk zaobserwować. I potem praktycznie zapadła cisza na długie dziesięciolecia, w zasadzie do czasu, gdy w latach 80. nasz znakomity kolega, profesor Bogdan Paczyński, jeden z najwybitniejszych astrofizyków XX wieku na świecie. Znany z bardzo wielu różnych teorii, odkryć i naprawdę geniusz astronomii. Podjął się opracowania w ramach współczesnej astrofizyki tego typu zjawisk, zastanowił się, jak one będą wyglądać, jak często mogą występować, w których kierunkach nieba jest największe prawdopodobieństwo. I co więcej, nie tylko pokazał, jakie będą efekty takiego zjawiska w postaci zmian blasku, niektórych gwiazd, rzadkich, rzadkich zmian, bardzo rzadkich, bardzo charakterystycznych, ale do, do znalezienia, a dodatkowo zaproponował zastosowanie tych zjawisk do bardzo ważnych problemów astrofizycznych, przede wszystkim do poszukiwania tzw. ciemnej materii. Ciemna materia to była, do dzisiaj jest, tak prawdę mówiąc, ogromna zagadka współczesnej astronomii, współczesnej astrofizyki, to jest materia, która wiemy, że wykazuje swoją obecność poprzez oddziaływania grawitacyjne, natomiast ona na w zasadzie nie świeci, stąd nazwa ciemna materia. Po prostu wiemy, że we wszechświecie musi być więcej materii, po prostu efekty grawitacyjne są takie, jakie widzimy, natomiast Materia, która świeci, jeśli się ją oszacuje, to jej grawitacja jest zbyt mała, żeby właśnie wytłumaczyć te oddziaływania grawitacyjne. W związku z tym, no, od lat astronomowie, ale nie tylko astronomowie, bo również fizycy, zastanawiają się, jaka, czym jest ta ciemna materia. I było bardzo wiele, między innymi no właśnie fizyczne, że są to specyficzne cząstki elementarne, których poszukiwania trwają do dziś w zasadzie bez większych skutków. Natomiast pomysłem profesora Paczyńskiego było zastosowanie zjawiska mikrosoczewkowania do tego typu bowiem zjawisko mikrosoczewkowania pozwala znaleźć obiekty, które nie świecą, ale są obdarzone masą, właśnie na tym polega samo zjawisko mikrosoczewkowania. I jeśli podejmiemy się eksperymentu długoskalowego obserwacji bardzo wielu milionów gwiazd, można tego typu zjawiska wyłuskać. I teraz, ponieważ w naszej galaktyce wiemy, że ciemna materia powinna istnieć, właśnie z powodów pewnych obserwacji, które wykazują, że, że ona w naszej galaktyce jest. Więc obserwując za pomocą mikrosoczewkowania gwiazdy w sąsiedniej galaktyka, które światło przechodziło przez dużą część naszej galaktyki, można zobaczyć przynajmniej. Zakładaliśmy, że będzie można zobaczyć ile tej ciemnej materii jest i oszacować jaka jest jej wartość i przede wszystkim stwierdzić, czy rzeczywiście jest ona w postaci nieświecących ciał, na przykład jakichś planet, wygasłych gwiazd, czarnych dziur. Także to był główny cel naukowy i no taki bardzo, bardzo m, można powiedzieć podniecający, bo gdyby się rzeczywiście udało pokazać, że ciemna materia to są to jest taka naturalna materia, która po prostu nie świeci, no to byłoby Nobel murowany, super. Tak. Nobel murowany. Nawiasem mówiąc alternatywę, którą rozważaliśmy, obserwacje tak zwanych gwiazd supernowych, nie byli w stanie tak naprawdę dobrze tego wyobserwować, ale po kilku latach przeglądy, które mniej więcej w tym samym czasie zaczęły właśnie obserwować supernowe, odkryły Ciemną energię i za to był Nobel w 2011 roku. Także to był główny taki naukowy motor znalezienia mikrosoczewek i, i później właśnie oszacowania ciemnej materii. Same zjawiska mikrosoczewkowania znaleźliśmy bardzo szybko, bo już w 1993 roku ogłosiliśmy odkrycie pierwszej znalezionej przez nas mikrosoczewki. No i potem przez długie lata obserwowaliśmy, wiele, wiele, wiele milionów gwiazd po to, żeby znaleźć więcej zjawisk mikrosoczewkowania i oszacować tę ciemną materię. Tu niestety natura okazała się bardziej skomplikowana niż myśleliśmy. Okazuje się, że nie ma ciemnej materii w postaci właśnie takich zwartych ciał, zwartych hmm. ciał które by wywoływały zjawiska mikrosoczewkowania. Po prostu za mało tych zjawisk zaobserwowaliśmy, mimo że długo obserwowaliśmy wiele milionów gwiazd, więc może, możemy dzisiaj powiedzieć, że rzeczywiście kontrybucja zwykłych takich kamieni, powiedzmy, wygasłych do ciemnej materii jest bardzo niewielka, co oczywiście udzieszyło fizyków, bo dalej szukają cząstek. Ale też jak wiemy, bo część z Państwa, z naszych słuchaczy może sobie teraz pomyśleć, że o, czyli porażka. No nie, nie, wykluczyliście jakiś, tak, y, jakąś hipotezę związaną z ciemną materią. Dokładnie tak, po prostu to bardzo Nobili ważna dają, kontrybucja niestety. do nauki, tyle tylko, że negatywna. A jak to jest zawsze, lepiej coś odkryć niż zaprzeczyć, że coś istnieje, więc, więc no troszkę szkoda, że no, gdyby chociaż połowa tej ciemnej materii była w takiej formie, to już byłby większy sukces. Kilka procent to jest jednak. No, cieszymy się, że to się udało. Ocenić, natomiast pewnie większą byśmy mieli satysfakcję, gdybyśmy odkryli, że jest. A teraz mi przyszło do głowy, że przydałaby się taka super prestiżowa nagroda dla naukowców, którzy na przykład wykluczyli właśnie jakieś duże hipotezy i w ten sposób inni już mogą mieć w innym Pe kierunku? Pewnie tak, aczkolwiek tak jak mówię, no, bardziej cenione są odkrycia niż, niż zaprzeczenia jakimś teorii. Proszę jeszcze powiedzieć, panie profesorze, dlaczego Einstein w tych latach 30. -tych uważał, że nie będzie możliwa obserwacja mikroskopu Soczewkowania grawitacyjnego. To jest tak niewielki efekt? Efekt nawet nie jest tak niewielki, bo łatwo go stosunkowo zmierzyć, jak się wie, czego się szuka. Natomiast po pierwsze, samo zjawisko, żeby zaszło, wymaga bardzo dokładnego ustawienia w przestrzeni źródła światła, obiektu, czyli tej soczewki, obiektu soczewkującego, który przechodzi między nami a źródłem. I właśnie ten obiekt soczewkujący powoduje, że więcej światła do obserwatora dochodzi i w związku z tym jasność tej gwiazdy się zmienia w sposób charakterystyczny, stąd wiemy, że zachodzi zjawisko mikrosoczewkowania. Natomiast no, wydawało się nowi, że tak precyzyjne ustawienie trzech ciał jest ogromnie mało prawdopodobne, więc za bardzo dokładnie nie, nie liczył, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk mikrosoczefkowania, ale wydawało się właśnie, że, że bardzo niewielkie i że praktycznie nie ma szansy zaobserwowania. Także to chyba była główna przyczyna jego stwierdzenia, że, że się tego typu zjawisk nie da obserwować. No, technika się oczywiście zmieniła mm. ogromnie. W latach 80., jeszcze gdy profesor Paczyński ogłaszał swoje rozważania, dotyczące właśnie zjawisk mikrosoczewkowania, to też trochę wydawało się science fiction. Powiem, prawdopodobieństwo nawet w najlepszych, naj, naj, takich efektywniejszych obszarach nieba znalezienia mikrosoczewek jest niewielkie, jest jeden na milion. Więc jak jest tak małe prawdopodobieństwo, no to trzeba obserwować wiele milionów gwiazd przez długi czas. I to w połowie lat 80. wydawało się jeszcze też science fiction. Bo właśnie to jest, jak rozumiem, cały pomysł na ogle czyli bycie Długofalowym projektem obserwującym wielkoskalowo. Jak wyczytałam, tak mówiąc w pełni, to to jest wielkoskalowy, fotometryczny przegląd nieba, skoncentrowany na badaniach zmienności i jasności rozmaitych obiektów. To jasność, właśnie, daje nam tyle różnych informacji, wiele się da z tego wyczytać. Tak, dokładnie tak. Zmiany jasności zawsze świadczą, że coś się z obserwowanym obiektem dzieje, i zmiany jasności mogą być wywoływane przez różne efekty. Na przykład przez efekty geometryczne, gdy jedno ciało zasłania drugie. No i najlepszym przykładem są tu gwiazdy zaćmieniowe, ale też i właśnie w dzisiejszych czasach planety pozasłoneczne. Hmm. Najbardziej efektywne metody odnajdywania planet pozasłonecznych to jest metoda tak zwanych tranzytów, której nawiasem mówiąc ogólny projekt też bardzo dużo kontrybuował, zwłaszcza w początkach poszukiwań planet pozasłonecznych tą metodą. No, a druga przyczyna zmian jasności obiektów we wszechświecie to są jakieś procesy fizyczne. Różne mogą być procesy fizyczne, mogą być wybuchy, prawda, mogą być y, pulsacje gwiazd, gwiazda się robi większa, mniejsza, temperatura się jej zmienia, więc przy okazji zmienia się jasność. I w związku z tym y, badanie zmienności dostarcza nam ogromnie dużo informacji o właśnie obiektach zmieniających się, ale nawet nie tylko o obiektach zmieniających się, nawet y, obiekty. Powiedzmy podobne do naszego Słońca, które praktycznie są stałe, nie zmieniają swojego blasku. Obserwując światło takich stałych gwiazd w różnych barwach, my to nazywamy, czyli po prostu w różnych zakresach długości fal, możemy bardzo wiele stwierdzić o parametrach fizycznych panujących w tych gwiazdach czy, czy galaktykach, właśnie badając rozkład energii w różnych długościach fal. Także fotometria jest jednym z podstawowych narzędzi współczesnej astronomii, współczesnej astrofizyki. I ogromnie wiele możemy ciekawych informacji uzyskać, właśnie mierząc jasności obiektów. Najciekawsze są właśnie badania w długich skalach czasowych, i to nasz projekt. Tutaj jest pionierem tego typu badań. W pewnym sensie te poszukiwania mikrosoczewek stały się takim, taką przyczyną, takim początkiem właśnie długoskalowych przeglądów fotometrycznych nieba, bowiem po prostu, żeby znaleźć mikrosoczewki, musieliśmy obserwować regularnie, czyli każdego dnia parę milionów gwiazd przez no, lata. W związku z czym uzyskaliśmy unikalny zestaw danych, taką po prostu kopalnię danych, w której można było potem niezwykle wiele z informacji wyciągnąć na temat różnorodnych obiektów, nie tylko mikrosoczewek. Mikrosoczewki to była, była ważna część, ale, ale cała masa, te miliony gwiazd, które obserwowaliśmy przez lata, stały się naprawdę kopalnią nowych odkryć. Zwłaszcza, że przedtem nikt w taki, w taki sposób nie obserwował. no więc często Czy jesteście wzorem dla astronomii, Częta... astronomii światowej? Chyba można tak powiedzieć, nie chwaląc się, bowiem nowy sposób obserwacji, nowa dziedzina niejako astronofizyki, tak zwany time domain astrophysics, czyli takie właśnie obserwacje w skali, w domenie czasowej, czyli przez długi czas z różną częstością obserwacje wybranych na wręcz całego nieba. No to to tutaj właśnie byliśmy zdecydowanymi pionierami, i dzisiaj bardzo wiele jest przeglądów, które wzoruje się po prostu na naszych badaniach. Oczywiście lata mijały, więc, więc te przeglądy również zostały zaimplementowane nie tylko z, z powierzchni Ziemi, ale również z satelitów. Także dzisiaj jest, ta dziedzina badań jest bardzo, bardzo rozwinięta. Ale też bardzo obrastaliście w sprzęt, prawda? Bo e ogle czteroetapowe, jeśli dobrze wiem, tak funkcjonowało. I zaczynaliście od no, bagatela obserwacji milionów gwiazd, ale teraz chyba już może teraz czy nawet miliardy. Do, mi do miliardów, tak. <laughs> co co no, będzie dalej? <laughs> w ostatnich miesiącach, gdy jeszcze prowadziliśmy obserwacje przed pandemią, no to mniej więcej 2 miliardy gwiazd regularnie obserwowaliśmy. I rzeczywiście projekt się rozwijał. No 30 lat to, to technologie zmieniły się dramatycznie. Gdy rozpoczynaliśmy, obserwacje były wykonywane za pomocą teleskopu nie naszego, ale teleskopu należącego do Obserwatorium Amerykańskiego Las Campanas w Chile. Tam właśnie te pierwsze obrazki 30 lat temu wykonaliśmy. I to był teleskop. No, przyjemny, dobry, miły, mamy dużo miłych wspomnień z tych obserwacji. Poczciwy. Na, na, poczciwy, tak. Nowoczesne już detektory klasy najlepszej światowej, które wtedy były dostępne dla badań naukowych. No, ale stosunkowo małe pole powierzchni, więc obszar nieba, który mogliśmy regularnie właśnie obserwować, był stosunkowo nieznaczny. I mimo tych ograniczeń, które wtedy no, nie wydawały się ograniczeniami wielkimi, to po prostu był, była taka szczytowa technologia osiągana w latach 90., no, udało nam się te pierwsze zjawiska mikrozyfkowania zarejestrować, i dzięki temu później mogliśmy sam projekt rozwijać też od strony właśnie technicznej. Pierwsza główna rzecz to właściciele obserwatorium Carnegie w Las Campanas. Pozwolili nam zbudować naszą stację obserwacyjną, już dedykowaną dla projektu w Obserwatorium Las Campanas, i tam właśnie w 1996 roku udało nam się um, rozpocząć um, obserwacje za pomocą nowego teleskopu o średnicy 1,3 metra. I ten teleskop do dzisiaj jest używany. To jest właśnie, um, może nie największy teleskop pod względem wielkości zwierciadła. Um, ale główną jego cechą jest to, że jest przeznaczony do jednego projektu. Do, jest dedykowany właśnie do takiego przeglądu długoskalowego. No i dodatkowo ma coraz to lepsze detektory. Początkowo w tym 1997 roku, gdy rozpoczęliśmy drugą fazę, mieliśmy detektor no już lepszej, nowszej generacji niż ten, z którym zaczynaliśmy. Co więcej, zaimplementowaliśmy taką dość nowatorską metodę prowadzenia obserwacji za pomocą właśnie detektora CCD która nam też umożliwiła zwiększenie powierzchni obserwowanego nieba, a później już w tym tysiącleciu nastąpiły kolejne zwiększenia mocy obserwacyjnych, kolejne kamery, najpierw ośmiodetektorowa, to był rok 2001, a w 2010 gigantyczna kamera, która była w owym czasie jedną z największych na świecie, pewnie w pierwszej trójce największych instrumentów tego typu na świecie, się mieściła i to była kamera mająca 32 detektory, która pokrywa powierzchnię na niebie siedmiu tarczy Księżyca. To dla astronomów to jest duży bardzo obszar. Z ogromną precyzją. No jeden obrazek w takim rzeczywiście gęstym gwiazdowym polu to mniej więcej 6 milionów gwiazd za jednym zamachem, w ciągu 100 sekund jedno zdjęcie, więc w ciągu nocy tych zdjęć kilkaset byliśmy w stanie wykonywać i dzięki temu te miliardy, z milionów przyszliśmy właśnie do skali miliardów obserwowanych testów. Jak panie profesorze nie utonąć w takim zalewie danych? To znaczy, jak wam się udaje cokolwiek odkryć z tego wszystkiego? Jak zorientować się, że coś nie jest szumem, że na mucha nie przyleciała przed teleskopem, a nie żadna planeta? To jest oczywiście problem rzeczywiście, ponieważ w dowolnym momencie w naszej 30-letniej historii byliśmy no, tak na krawędzi możliwości technologicznych, czyli. Strumień danych, który musieliśmy opracowywać, był no rzeczywiście bardzo duży na każdym etapie. Więc, no, przede wszystkim z założenia przyjęliśmy, że musimy prowadzić. Redukcję, czyli analizę zbieranych obrazków, obserwacji prawie w czasie rzeczywistym. Czyli zbieramy dane z teleskopu i one od razu są przez komputery analizowane, no i w jakiś sposób są potem opracowywane. Z tym, że to opracowywanie na dwa etapy było zawsze podzielone. Po pierwsze, same dane były archiwizowane i przewożone tutaj głównie do Warszawy na taką już dogłębną analizę. Po to, żeby no już offline, powiedzmy, yy, przeanalizować wszystko, co tam można z danego zestawu danych wyciągnąć. Natomiast na bieżąco, od razu, każdej nocy, czy zaraz po obserwacjach, był przygotowany odpowiednie oprogramowanie, żeby wyłuskiwać yy, same ciekawostki. Czyli jeśli jakaś, jakiś obiekt nagle zmienił jasność, yy, jeśli coś się wydarzyło, no to z tych milionów gwiazd wybieraliśmy. Yy, podejrzanych kandydatów i to już było bardzo bardzo mocne filtrowanie tych podejrzanych obiektów powiedzmy z paru milionów y, robiło się zaledwie kilkaset czy może mały kilka tysięcy to już można było przesłać tego typu y, przynajmniej informację że taki obiekt coś się z nim dzieje Tutaj do centrali, do Warszawy, no i tutaj na bieżąco sprawdzaliśmy, co jest praktycznie każdego dnia, co na niebie się ciekawego dzieje. Jeśli coś ciekawego rzeczywiście zaobserwowaliśmy, no to nawet w trakcie nocy potrafiliśmy zarządzić zmianę sposobu obserwacji, żeby powiedzmy więcej obserwacji danego kawałka nieba wykonać, i w ten sposób, no, wiele takich nagłych, ciekawych odkryć, między innymi właśnie rozwijających się mikrosoczewek. Jakichś wybuchów, gwiazd, które nagle wybuchają, bez uprzedniej informacji mogliśmy zarejestrować. Także to było praktycznie non-stop, od no, prawie początku projektu zaimplementowane i w ten sposób mieliśmy informacje o samym ciekawej zmienności na niebie, a taka stała, stabilna zmienność była analizowana offline potem w kraju. Natomiast jeśli chodzi o. Sprawdzenie, czy czasem coś rzeczywiście nie, nie zakłóca, to czasem oczywiście się zdarza, że następują. Jakieś nieprzewidziane efekty. No, może akurat mucha to za bardzo nie, nie przeszkadza, ale zdarzają się, no na przykład jasność zmieniają promienie kosmiczne, które uderzają w detektor, potrafią spowodować pojaśnienie kilku pikseli w matrycy CCD. Jeśli akurat trafi się, że uderzą w obiekt interesujący, no to widzimy jakby pojaśnienie, ale to oczywiście mając już informację, że, że coś pojaśniało, to, to bardzo dogłębnie potem już indywidualny obiekt był sprawdzany, porównany z innymi obserwacjami, ewentualnie wykonana następna obserwacja, także to, to łatwo było stosunkowo zweryfikować. To w jakich warunkach musi być trzymany teleskop stałej temperatury, pilnowania, żeby tam było super czyste powietrze, żeby jakiś paproszek nie osiadł? Przede wszystkim najważniejsza jest temperatura. Teleskop jest umieszczony w kopule i staramy się, żeby jak najmniej w kopule było źródeł ciepła, bowiem ciepło powoduje drgania powietrza, drgania powietrza powodują ruch gwiazd, to jest dokładnie to, co, co obserwujemy, że gwiazdki nam migoczą. migoczą, prawda? Migoczą przez wysoką atmosferę, natomiast również efekty dodatkowe może spowodować, jeśli mamy taką turbulencję w samej, w samej kopule, więc no, teleskop jest jak najlepiej izolowany w kopule, sama kopuła jest też wietrzona. No, najlepiej byłoby mieć teleskop po prostu na zewnątrz, no, ale to się nie bardzo da zrobić, bo oczywiście no, warunki atmosferyczne w Chile świetne, ale no, no też są i wiatry i czasem śnieg, pada i deszcz, więc musi być jednak jakiś, jakiś budynek. Natomiast staramy się właśnie, żeby ten budynek był jak najlepiej, temperatura w środku jak najbardziej zbliżona do, do temperatury zewnętrznej. No i same obserwacje też prowadzi się niejako zdalnie, nie w samym budynku teleskopu, a z pomieszczenia niedaleko, kilkanaście metrów oddalonego od samego teleskopu. No Jeśli się coś dzieje, Niedobrego, no to oczywiście trzeba pójść i zobaczyć, sprawdzić, czy, czy, czy wszystko w porządku. Czyli nikt Także... tam oka nie przykłada, jak w amatorskich no, teleskopach. Oczywiście, te czasy. Natomiast jeśli chodzi o, 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 o zanieczyszczenia takie, no to niestety kurz jest wszędzie, a dodatkowo w Chile jest bardzo sucho na górze. Dużo pyłu z pustyni, bo to jest Atacama, często przez wiatr niesiona osiada w różnych miejscach, no więc co jakiś czas trzeba zwierciadła, teleskop zatrzymać, zwierciadła bądź umyć, bądź aluminizować ponownie, żeby lepiej światło odbijały. Także no takie, takie, takie. Czynności też musimy wykonywać. No Jak tak dopytuję, to bo takie technikalia mnie fascynują. Czy to umyć takie zwierciadło, żeby nie został poproszek po tym myciu z kolei? Tam to, są, to są specjalne technologie, to jest rzeczywiście no, przedsięwzięcie dość trudne, ale mamy to opracowane, więc no, my je się odpowiednio wodą destylowaną. Mydłem odpowiednim też yy, samo to lustro zresztą to jest nawet dość fascynujące, bo taki wielki kawał lustra, jak jest zdjęty z teleskopu i później właśnie widzimy, jak robi się coraz czystsze. Macie jakieś myjki specjalne, takie, takie długie? Takie gąbki specjalne są, tak, takie, takie, które no, delikatne są na tyle, że nie uszkodzą powierzchni, natomiast no, zbierają kurz. A sam tak jakby, proces takie... realuminizacji re odbywa się w sąsiednim teleskopie. No, to już nie są nasze urządzenia, ale gościnnie tam co jakiś czas napylany jest nowa warstwa aluminium. Stara wcześniej musi być, zostać zdjęta. To też jest taka zabawa, hmm. trochę alchemika. I napylone takie lustro, no rzeczywiście jest bardzo to fajnie widać, jak, jak, jak ładnie odbija świeżo takie właśnie aluminium. Takie lustro jakby zbić to nie 7 lat nieszczęście, ale z milion no. lat nieszczęścia. No na szczęście, tak, oczywiście trzeba ustroż, bardzo ostrożnie przy tych operacjach być. No znane są w astronomii przypadki, że lustro nawet duże, kilkumetrowe, uległo zniszczeniu właśnie podczas transportu. Niestety zdarzają się też takie przypadki. Pytam bardzo o te sprawy związane z interpretacją danych, z analizowaniem danych, z tymi takimi rzeczami technicznymi, bo wydaje mi się, że to jest szalenie ciekawe. To znaczy, na ile państwo są pewni tego, że odkrywają to, co odkrywają? Bo macie jakiś zestaw danych, fotografie, one są przerabiane na dane pewnie liczbowe. Program sobie to opracowuje, doktor Dorota Skowron też z OGLE opowiadała o tym w Radiu Naukowym troszeczkę. No i przychodzi jakiś czas na interpretację, że mówicie, no tutaj chyba krąży planeta wokół tej gwiazdy, a tutaj chyba są dwie gwiazdy wokół siebie, a tutaj jeszcze coś się wydarzyło. Ale na ile możecie powiedzieć to na pewno? No na pewno to oczywiście hmm, nie nigdy, natomiast z bardzo dużym prawdopodobieństwem jesteśmy wiele, wiele typów interpretacji zweryfikować. No taki najprostszy przykład, podam, właśnie planet z tranzytami czyli przed tarczą gwiazdy przechodzi planeta. Mniej więcej zjawisko analogiczne do tego, co obserwujemy tutaj w naszym układzie słonecznym, choćby zaćmienie Słońca, Księżyc przechodzi między nami a Słońcem, robi się ciemno, i mniej więcej ten sam efekt jest w przypadku układów planetarnych. Jeśli ma orbita planety leży w linii widzenia, to regularnie z okresem orbitalnym planeta przechodzi przed tarczą swojej gwiazdy. Tarczy gwiazdy oczywiście nie widzimy, więc no nie możemy zrobić zdjęcia i pokazać, że rzeczywiście cień planety przeszedł przed tarczą odległej gwiazdy, ale możemy zmierzyć ten spadek jasności. I ten spadek jasności jest zależny od stosunku rozmiarów planety i gwiazdy. To jest typowo w przypadku Dużych planet, mniej więcej 1% spadku jasności, więc to jest bardzo trudne do zmierzenia, ale no, mając precyzyjne dane, można takie zjawisko, taki, taki spadek, takie mikrozaćmienie wykryć. No i powiedzmy, że obserwujemy gwiazdy, które normalnie nie zmieniają blasku. Nagle zarejestrowaliśmy taką zmianę drobną. Za jakiś czas znowu zaobserwowaliśmy coś podobnego, no więc hipoteza jest, że to jest właśnie tranzyt planety. Ale oczywiście, żeby potwierdzić, że rzeczywiście jest to nie szum jakiś danych, tylko rzeczywisty efekt, musimy spróbować znaleźć kolejne tego typu zjawiska. No i rzeczywiście tak, właśnie odkrywaliśmy pierwsze planety tranzytujące jeszcze no, niemal 20 lat temu. Kilka takich mikrozaćmień zaobserwowaliśmy i mogliśmy już przewidzieć, kiedy będą następne. No więc muszę przyznać, że wtedy te obserwacje były wyjątkowe, ekscytujące, no bo obserwowaliśmy daną gwiazdę zdjęcie za zdjęciem czekając na to czy spadnie jej jasność czy nie spadnie no i gdy spadła no to oczywiście widać było potęgę niejako właśnie rozumu potęgę nauki że możemy coś gdzieś tam odległego przewidzieć że się zdarzy i się zdarza dokładnie właśnie w tym momencie kiedy to przewidzieliśmy po kolejnych takich obserwacjach tranzytów, no już mamy pewność, że to jest realne zjawisko. No, oczywiście dodatkowe obserwacje już za pomocą innych metod weryfikują, czy rzeczywiście to jest planeta, czy nie coś cięższego niż planeta, ale po tych dodatkowych obserwacjach możemy już praktycznie, no, powiedzmy, że nawet na 100% stwierdzić, że to jest rzeczywiście egzoplaneta wokół jakiejś odległej gwiazdy. I w, praktycznie w każdym przypadku każdego zjawiska, no, jakąś hipotezę się wysuwa, interpretacyjną, no a później musimy spróbować jakąś weryfikację też przedstawić i próbować właśnie dodatkowymi obserwacjami hipotezy zweryfikować. Jeśli, jeśli rzeczywiście coś dodatkowego zaobserwujemy, takiego, które przewidywaliśmy przy tej naszej oryginalnej interpretacji, no to, to, to praktycznie jest to, hipoteza ulega potwierdzeniu. Jeśli chodzi o odległości, to ogle sięga nie tylko wewnątrz naszej galaktyki, ale sięgacie też do obłoków Magellana. Co takiego da się zobaczyć? Jak precyzyjnie planetę da się tam odkryć? Bardzo precyzyjnie rzeczywiście sięgamy do tych najbliższych dwóch galaktyk, do Wielkiego i do Małego Obłoku Magellana, bowiem gwiazdy, czyli składowe tych dwóch galaktyk, możemy rozdzielić i po prostu obserwujemy za pomocą naszych teleskopów oddzielne gwiazdy, które są te 160 tysięcy lat świetnych od nas i możemy, no. Obserwować tam w zasadzie wszystko, co się dzieje w tych gwiazdach, składnikach obłoków Magellana. One są troszeczkę różne od gwiazd w naszej, tutaj drodze mlecznej. Tam jest inne, trochę są warunki chemiczne, więc no mamy takie bardzo dobre miejsce na porównywanie, jak natura działa w obiektach, które są zbudowane z różnej troszeczkę materii o różnym składzie chemicznym. Więc tego typu badania są bardzo cenne i właśnie obłoki Maglana też często są nazywane takimi laboratoriami astrofizyki. Właśnie głównie dzięki temu, że możemy rozdzielić te galaktyki na pojedyncze gwiazdy. Planety? Czy może moglibyśmy planetę zobaczyć? Teoretycznie tak i to żeby było ciekawie właśnie też metodą mikrosoczewkowania grawitacyjnego, bo za pomocą mikrosoczewkowania obserwujemy dość regularnie już w tej chwili efekty, jeśli soczewka jest układem planetarnym. Po prostu odkrywamy planety pozasłoneczne. No i gdyby się coś takiego zdarzyło również w mikrosoczewce, która jest w obłoku Magellana, no to, to, to moglibyśmy przynajmniej no, jest taka możliwość teoretycznie, ale znów prawdopodobieństwo jest niesłychanie małe, po prostu jest bardzo mało zjawiskiem krysoczewkowania w kierunku obłoków Magellana. Ale prędzej czy później, nawet innymi metodami, większymi teleskopami, pewnie planety się tam też da wykryć. No może nie, nie, nie w ciągu najbliższej dekady, ale przypuszczam, że, że w dłuższej skali czasowej raczej tak. Także no, te dwie galaktyki są szczególne i one są rzeczywiście dość daleko, ale to nie są. To jest cały czas bardzo bliski obszar świata tutaj wokół naszych systemów gwiazdowych. Obserwujemy również, chociaż już w mniejszym zakresie inne galaktyki, tam jest trudniej, praktycznie nie da się w innych galaktykach rozdzielić gwiazd, może. może, może Oprócz yy, galaktyki w Wielkiej głowicy w Andromedzie, ale to z kolei my tego nie, obiektu nie obserwujemy, bo on jest na północnej półkuli. Także w inne galaktyki to po prostu obserwujemy jako mgiełki, i, i tam poszukujemy też zjawisk raczej wybuchowych właśnie gwiazd supernowych, które wybuchają w odległych galaktykach. A także obserwowane były w którymś tam fazie naszego projektu, też jako taki troszeczkę produkt uboczny obserwacji całego nieba i, i wielu różnych obiektów kwazary. Kwazary to są obiekty bardzo daleko, na bardzo długich, dużych odległościach. No i jeden z tych najdalszych kwazarów, które odkryliśmy, no znajduje się rzeczywiście niezwykle daleko, 12 megaparseków to będzie, no 30, kilka. Miliardów lat świetlnych, prawie, prawie, prawie na samym początku wszechświata. Jego światło właśnie do nas biegnie aż tak długo, to co teraz obserwujemy. Także to jeden z najdalszych kwazarów, także rzeczywiście od samego krańca wszechświata, aż po te najbliższe nam obiekty, rejestrujemy w trakcie naszego projektu. A troszeczkę bliżej, jeśli chodzi o nasze tereny, to panie profesorze, czy ma pan wyrzuty wobec Plutona? Ale wyrzuty jakiegoś sumienia, S sumienia, że, że nie no, jest że planetą. tak. Nie, nie w zasadzie nie. Przez to, że zorientowaliście się, że tego typu obiektów w pasie Kuipera jest dużo więcej. No, no więc właśnie, więc, więc on jednak, jak zdecydowano w 2006 już, nie pamiętam, w roku, bodajże, żeby Plutona zdjąć z listy planet, no to tak i to było kontrowersyjne. Natomiast no, odkrycia rzeczywiście pierwszej dekady tego tysiąclecia czy tego stulecia spowodowały, że odkryto kilka obiektów podobnych, nawet wręcz prawie można troszkę większych niż Pluton i ewidentnie on należy jednak do innej, innego gatunku planet niż te osiem pozostałych. Także sama ta degradacja, no, w zasadzie jest w dużej mierze, powiedziałbym, uzasadniona. Natomiast no, też mamy miłe wspomnienia i miłe przygody z układem słonecznym, bo też w którymś momencie przeprowadziliśmy taki przegląd, poszukiwanie dużych obiektów, które w naszym układzie słonecznym są. I to całkiem udany przegląd. Taki, dość krótki, dwa lata, ten projekt prowadziliśmy. No i jednym z takich naszych najciekawszych odkryć jest odkrycie największego, obiektu polskiego bym powiedział w układzie słonecznym tak. to jest, nie to tylko jest... Zeus, nie tylko Jowisz, nie tylko Mars, nie jakieś tam te bóstwa te rzymskie, tylko polskie. Tak, tak. Więc ponieważ jest taka reguła, że duże obiekty w odległych zakątkach układu słonecznego mogą odkrywcy mają prawo nadać nazwę. No więc ponieważ znaleźliśmy taki taki duży Zawsze no, na to mówimy kamień, ale to trochę więcej niż kamień, bo to jest obiekt o średnicy zmierzonej już w tej chwili około 500 km, czyli no taka jedna szósta księżyca. Więc łatwo sobie wyobrazić, gdyby zamiast księżyca było coś jedną szóstą mniej, to mimo wszystko by ładnie świeciło i byłoby to duży, duży obiekt. Jak na mapę się rozmiar taki rzuci, rzutuje, to jest prawie dwie trzecie Polski więc, więc, więc duży kamień. No i krążą sobie na skrajach, może nawet nie na samym skraju układu słonecznego, ale daleko najbliżej słońca jest mniej więcej w odległości Neptuna, czyli 30 odległości Ziemia-Słońce, ale orbita ma bardzo ekscentryczną i w najdalszym miejscu to jest kilkaset odległości Ziemia-Słońce, więc akurat mieliśmy szczęście, że teraz jest stosunkowo blisko, więc go było łatwo namierzyć i odkryć. No, i tak jak mówiłem, odkrywcy mają przyjemność nadania nazwy, ale akurat w przypadku tych dużych obiektów i obiektów właśnie znajdujących się na krańcach Układu Słonecznego, to nie może być taka zupełnie dowolna nazwa. a Reguła jest taka, że musi to być bóstwo jakieś takie, z jakiejś mitologii jakichś narodów. No, i myśmy wypatrzyli, że w słowiańskiej mitologii występuje taka bogini. W zasadzie wiosny, lasów o nazwie Dziewanna. I z premedytacją nadaliśmy nazwę polską przez DZI, żeby sobie też, ponieważ wiele, wiele nazw tych obiektów jest choćby z mitologii jakiejś hawajskiej. No, i nazwy są takie, że się samemu łamie makemakę, jakiś coś w tym stylu, łamie się język, więc w zasadzie niech sobie inni też łamią trochę język. A przy okazji, no, dziewanna jest bardzo fajna, bo, bo jest to również bardzo piękny kwiat polny. Jak ktoś z, z, lubi polne kwiaty, to, to to jest bardzo charakterystyczna roślina, zresztą z długą tradycją też i właśnie mm, używana do różnych obrzędów ludowych. No więc mamy taką polską planetę karłowatą w zasadzie, to tak się nazywa. Nie ja tam to dużą... karłowatą, niech pan nie dodaje. Planetę. Mamy obiekt. Jeden, obiekt, jeden z 40 największych obiektów w Układzie tak, Słonecznym. Pewnie on tam spadnie troszkę, bo cały czas troszkę się, co jakiś czas znajduje się, ale no nie takie wielkie, 50 podobne. W pierwszej pięćdziesiątce to jest, no to jest nieźle, bym powiedział. <laughs> Panie profesorze, z czego pan jest najbardziej dumny, jeśli chodzi o osiągnięcia OGLE przez te trzy dekady? Znaczy, no przede wszystkim jestem dumny, że udało się taki projekt zrealizować. No jesteśmy unikalni w skali światowej, tak długo działających projektów i to projektów, które ciągle przynoszą jakieś odkrycia i to w różnych dziedzinach jakiejś nauki. No jest niewiele w astronomii, chyba, chyba nie znam żadnego, który byłby właśnie tak długo działał i tak efektywnie działał. Natomiast, no, jeśli chodzi o same odkrycia, no to. Tutaj jest trudno powiedzieć takie, które dziecko jest najukochańsze, bo, bo po prostu każde kolejne jest, jest bardzo fajne. Potem już no, samo dorasta, z, tak jak mikrosoczewki. no oczywiście przez długi czas to było nasze największe odkrycie, no ale później planety pozasłoneczne, najpierw te tranzyty, przez długi czas z danych planet tranzytujących do mniej więcej 2006 roku, to 80 chyba kilka procent to były nasze obiekty, które odkryliśmy. Potem Wystartował satelita Kepler, dzisiaj Tes, i tych planet jest już kilka tysięcy, więc to oczywiście miło zobaczyć, jak się cały ten biznes rozwija dalej. Planety mikrosoczewkowe oczywiście, i to tam różne mniej ciekawe bardziej ciekawe. Ta dziewanna oczywiście przez długi czas była takim rzeczywiście ulubionym dzieckiem. Miliony ciekawych gwiazd, które odkrywamy, i to w skali zarówno takiej indywidualnej, no są obiekty, które, no, na którym się dużo czasu, powiedzmy, indywidualny obiekt spędza, żeby go prawidłowo zinterpretować, ale też i w skali globalnej. To nasze niedawne odkrycie tysięcy gwiazd pulsujących, na podstawie których udało nam się odtworzyć strukturę drogi mlecznej, no, też przez długi czas było właśnie takim ukochanym dzieckiem, że, 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 że dużo serca w to zostało włożone. Także cały czas coś nowego jest ukochanego, i mam nadzieję, że jeszcze tak pozostanie przez parę lat. Czy są już widoki na powrót ogle do pracy, bo zatrzymane w związku z pandemią? No więc pytanie. My rozmawiamy pod koniec kwietnia 2022 roku, i pytanie: czy są widoki, oraz czy planujecie ewentualnie kolejne modyfikacje sprzętowe i jeszcze ambitniejsze cele? No mam nadzieję, że rzeczywiście w najbliższych, może nie tygodniach, ale miesiącach uda się wreszcie powrócić do regularnych obserwacji za pomocą naszego teleskopu. No niestety to jest bardzo przykre i ta nawet ta 30. rocznica nie była taka radosna, bowiem no od dokładnie 17 marca 2020 roku. Teleskop został zatrzymany. Co więcej, mieliśmy przygody, żeby jeszcze zdążyć ewakuować naszego obserwatora, który tam wtedy był do Polski, bo to już było praktycznie świat się zamknął. Przez długie miesiące nie było, w ogóle obserwatorium było zamknięte, nie było potem możliwości do podróżowania do chile, praktycznie, no więc teleskop stoi i czeka. Myśli, teraz, ponieważ te restrykcje są coraz mniejsze i zarówno w Polsce, jak jak i wielu innych krajów, przede wszystkim w Chile, ulegają powoli no, poluzowaniu. Więc mamy nadzieję, że, że w najbliższych tygodniach może w, w skali miesiąca dwóch uda się po pierwsze wybrać do obserwatorium i przede wszystkim no, zrobić generalny remont, bo jednak I urządzenie porządki. stojące dwa lata bez no, ono niby jest zakonserwowane, no ale to wiadomo, zawsze jakieś problemy będą, więc no, troszkę z pewnością zajmie nam jeszcze czasu uruchomienie i przywrócenie do poprzedniego stanu. Bardzo bolejemy nad tym, że nie mamy tych obserwacji regularnie prowadzonych, no, brakuje takiej trochę świeżej krwi po prostu. Mamy gigantyczne bazy danych, z których oczywiście cały czas projekt OGL analizuje, odciągle coś nowego odkrywamy, ale ta właśnie bieżące obserwacje to było też taki dopływ świeżych informacji. Mocniej mogliśmy uczestniczyć w różnego rodzaju bieżących odkryciach w skali światowej. Także no, czekamy z dużą niecierpliwością, aż, aż nowe dane zaczną spływać. Zwłaszcza, że ponieważ mamy te bazy danych no, prawie 30-letnie w niektórych obszarach nieba, to każdy nowy rok dokłada nam, poszerza tę bazę czasową, i to, to jest też źródło dodatkowych informacji, dodatkowego precyzji, różnych pomiarów. Czy instrumenty będziemy zmieniać? No w najbliższym czasie pewnie nie będzie to aż tak duża zmiana, jak w przypadku zmian fazy, tam powiedzmy z ogól 3 na ogół 4, bowiem ta nasza największa kamera wypełnia już szczelnie powierzchnię teleskopu, tam, tę powierzchnię, w której powstaje obraz nieba, więc już nie mamy takich możliwości, no ale też projektujemy. Pewne zmiany, przewidujemy pewne zmiany w samym sposobie obserwacji, więc tutaj też troszkę jeszcze się da więcej wycisnąć z tego sprzętu, który mamy. No a projekty, no, część będzie oczywiście kontynuowana. Tych projektów, których musieliśmy nagle zaprzestać, a nowe pomysły też mamy, ale to na razie jeszcze są troszeczkę w stanie takiego nie pan opracowywania. Nie no, no troszeczkę. Nie no, tak jak wspominałem, wiele rzeczy wymaga dodatkowych obserwacji. No między innymi chcemy też troszkę zobaczyć. Wykorzystać naszą bazę danych nie tylko do pomiarów fotometrycznych, czyli zmian jasności obiektów, ale też do pomiarów pozycji gwiazd. Mamy bardzo długą bazę czasową, czyli 30 lat. Niebo jest niby stabilne, nieruchome, ale gwiazdy jednak troszeczkę, drobinkę się poruszają, czyli w skali 30 lat możemy no, dość precyzyjnie wyznaczać zmiany, właśnie ruchy tak zwane własne obiektów. Na niebie. To jest bardzo też ważna taka nowoczesna astrometria, dodatkowa i ważna informacja do interpretacji, choćby budowy galaktyki, do analizy różnych ruchów w drodze mlecznej. I to w najbliższym czasie zamierzamy zrobić. Po pierwsze, na podstawie danych, które już mamy, ale właśnie bardzo wartościowe było po tej dwuletniej przerwie mieć jeszcze nowe rozszerzenie tej bazy czasowej. Także to jest projekt, który na pewno musi być zrobiony w najbliższym czasie. Mamy konkurencję ogromną w postaci misji satelitarnej Gaja, która właśnie też astrometry robi z kosmosu i ona generalnie jest bardzo precyzyjna, ale akurat w obszarach takich gęstych gwiazd, pól gwiazdowych, które my jesteśmy no, głównie skoncentrowani, tam ta dokładność jest sporo gorsza no i będziemy konkurencyjni w każdym razie z, nawet z tymi misjami satelitarnymi, więc to jest taki pierwszy projekt, który w najbliższych latach będzie zrealizowany. Może nie jest to takie Ekscytujące dla szerokiej publiczności, ale dla astronomów rzeczywiście jest, astrometria jest jednym z też ważniejszych narzędzi. Ale wygląda na to, że Pan ma bardzo udane naukowe życie. Nie zazdroszczą Panu troszeczkę tyle lat, rok no tak. po roku, no może nie rok po roku, ale regularnie kolejne ważne odkrycia. No, tego nie wiem, trudno <laughs> powiedzieć oczywiście. Natomiast no ja bardzo cieszę się, że rzeczywiście no cały czas. Udaje się utrzymać duży poziom aktywności, i, no i ciągle coś nowego jeszcze daje się zrealizować. No niewątpliwie ogromną pomocą jest tutaj też zespół, który mamy, który udało się nam zebrać. No ten zespół ewoluuje, też z czasem młodzi ludzie, którzy ze z nami zaczynali, często już dzisiaj są wybitnymi profesorami, i w zasadzie cały czas mamy taki napływ świeżej kadry. I rzeczywiście, no. Ciągle jakieś nowe idee powstają dzięki temu, i jesteśmy na tyle giętcy, że, że łatwo możemy zmieniać programy obserwacyjne. Jeśli tylko da, da się je rozsądnie wykonywać, to, to, to często jakieś podprojekty też realizujemy. No i to jest stąd też w dużej mierze nasz sukces. a Dodatkowo też jeszcze byliśmy prekursorami. Upubliczniania danych, to znaczy, ponieważ te nasze bazy danych, po pierwsze, były unikalne w skali światowej, nikt takich precyzyjnych, długoczasowych pomiarów fotometrycznych nie wykonywał, więc bardzo wiele naszych danych udostępnialiśmy po prostu innym naukowcom, i dzięki temu też no, wiele ciekawych odkryć powstało właśnie na podstawie naszych danych, które po prostu naukowcy mogą sobie ściągać i niezależnie od nas analizować. A nigdy się panu nie znudziło? Nie myślał pan, a już dobra, 10 lat w ogóle, ach, 20, 25, no to coś bym zmienił w życiu. Chyba nie, bo to, to jest jednocześnie trochę takie hobby, więc, więc jak, jeśli ktoś mnie zapyta, jakie mam hobby, to astronomia oczywiście, więc, więc przyjemnie jest mieć zawód, który jest jednocześnie czymś, co przynosi satysfakcję, właśnie i, i czymś ulubionym. Znaczy, troszkę się obawiam teraz, że po tej przerwie obserwacyjnej, bo przez te ostatnie tam 20- kilka lat, praktycznie każdego dnia. Rano to pierwsza rzecz było sprawdzenie, co się ciekawego na niebie dzieje. No teraz, jak nie mamy nowych danych, to troszkę w letarg wpadłem, ale mam nadzieję, że jeśli zaczniemy obserwacje, to cały czas będziemy to. Ten starym odwróci, mam nadzieję, dość szybko. Ogólnie jest taką marką, że młodzi do niej garną i fajnie jest pracować, aplikować. rzucacie ogłoszenie, że potrzebujemy nowego astronoma i od razu się pojawiają. Może nie aż tak, że, że ogłoszenie, ale no staramy się zainteresować młodych ludzi i no często młodzi studenci są uczestniczą już. I w prowadzeniu obserwacji, i w analizie danych. Także, no, mamy kilka takich bardzo ładnych karier naukowych, które właśnie dzięki naszemu projektowi się rozwijały, i, i staramy się cały czas, żeby, żeby tak właśnie było. A sięga pan czasami tak w przyszłość? Bo taki Einstein napisał, jak pan mówi, niewielką notatkę, że takie zjawisko pewnie jest, jak mikrosoczewkowanie grawitacyjne, tu nawet policzone, ale nie, nie da rady tego zobaczyć, bo to tam za małe prawdopodobieństwo. Po czym... Ciach, okazuje się, że jest to możliwe za kilka dekad. Sam pan był świadkiem rozwoju tej technologii przez ostatnie co najmniej 30 lat. Czy czasami projektuje pan sobie, jak to może wyglądać w przyszłości? Znaczy, Dość trudno jest taką bardzo odległą przyszłość projektować, bo po prostu technologie się tak rozwijają i tak szybko się zmieniają możliwości, tak dużo większe one są, niż dzisiaj się to wyobraża. Że, że w zasadzie, no, gdyby pani zapytała, jak będzie astronomia wyglądała za 100 lat, na pewno bym się nie odważył powiedzieć. Natomiast no, mniej więcej mam obraz, jak będzie wyglądała za 10 lat, gdy nowe teleskopy, tej najnowszej generacji, zaczną regularne obserwacje, gdy no, możliwości obserwacyjne tu, nawet z powierzchni Ziemi, będą gigantyczne, gdy teleskopy z kosmosu, choćby ten ostatnio wystrzelony JWST, czyli James Webb teleskop, zacznie działać w pełnej swojej sile. No to mniej więcej wyobrażam sobie jakiego typu odkrycia, zresztą wiele naszych odkryć choćby planet pozasłonecznych, które będzie można zweryfikować, no wymaga czasu, aby się konfiguracja na przykład w przypadku mikrosoczewek zmieniła i za kilka lat będzie można zweryfikować, czy na przykład Rzeczywiście, dany model nasz, który dla danego układu planetarnego zaproponowaliśmy, jest rzeczywisty. Po prostu dodatkowe obserwacje z dużo większą zdolnością rozdzielczą, wielkimi teleskopami pozwolą na weryfikację. Także no, jestem w stanie sobie wyobrazić astronomię właśnie za dekadę, natomiast w dłuższej skali to myślę, że będą takie cuda, że nie, nie przewidzimy dzisiaj. A to astronomowie odkryją zagadkę ciemnej materii czy fizycy cząstek? Hmm, trudno powiedzieć. Może no, są też hipotezy, że to w ogóle jest efekt inny, nie po prostu złej interpretacji, więc może to się okaże prawdą. Zobaczymy. Bardzo dziękuję. Profesor Andrzej Udalski gościł Radio Naukowe w budynku Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję panie profesorze i wielkie gratulacje i ukłony dla całej ekipy. Dziękuję bardzo. Przekażemy. Radio Naukowe bardzo dziękuję za uwagę. Dla mnie to była wielka przyjemność, bo profesor Udalski i cały zespół OGLE to naprawdę gwiazdy astronomii. A w kolejnym odcinku zupełna zmiana tematyczna. Otóż zajmiemy się psychodelikami. Te zakazane, jak wiecie, w większości krajów substancje są coraz śmielej badane przez naukę pod kątem wykorzystania w medycynie. W tym, co ciekawe, leczenia uzależnień. To będzie w odcinku numer 95, a w kolejnych tygodniach spodziewajcie się odcinków z Poznania, bo... Radio Naukowe rusza w kolejną podróż po wywiady do poznania właśnie. Ta podróż jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki patronom i patronkom, którzy wspierają mnie w serwisie patronite.pl. Szanowni państwo wspierający, jest was już blisko 500 osób. Bardzo, bardzo dziękuję. A pozostałych zachęcam i zapraszam na patronite.pl ukośnik radionaukowe. Każdy patron ma dostęp do newslettera, w którym są plany i zapowiedzi a Radio Naukowe ma ich coraz więcej. Także wspierającym jeszcze raz bardzo dziękuję. A kto tylko ma możliwość i ochotę dołączyć do grona patronów i patronek, to serdecznie zapraszam. A tymczasem do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.